Jeśli chodzi o tytuł mojego wystąpienia, to na końcu, przepraszam, jest znak zapytania. Dlaczego znak zapytania? Wyjaśnię. I chciałam jednocześnie może przeprosić za to, iż moje wystąpienie nie będzie się sytuowało sensu stricte w obszarze ontologii i metafizyki, tylko teorii poznania. Ale myślę, że planuje pan doktor kolejne spotkania, więc może to będzie taki krok od ontologii i metafizyki do teorii poznania. Zacznę od takiego wstępu o charakterze metodologicznym. Uważam, że wszelkie badania, dywagacje, wystąpienia, publikacje związane z Platonem powinny zawierać wyraźnie sformułowane stanowisko autora w kwestii najbardziej istotnych problemów kwestii platońskiej, czy tak zwanej kwestii platońskiej. A więc, nawiązując do poszczególnych aspektów tej kwestii, przyjmuję, że po pierwsze, Platon od dialogów tak zwanych średnioakademickich wkłada w usta Sokratesa swoje poglądy. Uważam, że rozwiązanie czy zajęcie stanowiska w tak zwanej kwestii platońsko-sokratejskiej jest bardzo ważne. A więc przyjmuję, że dialogi wczesnego okresu, które nazywam dialogami szukającymi, w istocie przedstawiają nam poglądy Sokratesa i pamiętajmy, że nie kończą się one żadną pozytywną definicją. W istocie jawi nam się Sokrates jako ten, który w cudzysłowie nic nie wie i stosuje doprowadzoną do perfekcji metodę elenktyczną. Drugi problem kwestii platońskiej. Przyjmuje tak zwany paradygmat ewolucyjny, to znaczy przyjmuje, iż myśl Platona rozwijała się w kolejnych etapach od nauki o ideach przez krytykę tejże nauki w pierwszej części dialogu Parmenides poprzez taką roboczą definicję postaci bytu pierwszego, jaką pokaże nam sofiście, by w ostatnim etapie, którego propedeutyka jawi nam się w dialogu Filet, a jest rozwinięta w postaci dużej opowieści w dialogu Timaios, czyli nauka o zasadach archai, wieńczy dokonania Platona. Wobec tego nasuwa się pytanie, które już teraz formułuję, być może odniosę się do niego na zakończenie wystąpienia. Co to jest platonizm? Powiem, zwolennicy paradygmatu nieewolucyjnego, unitarystycznego, jak szkoła Tübingeńska czy szkoła mediolańska, a jeszcze wcześniej na przykład wrocławski filozof Friedrich Schleiermacher przyjmowali, iż Platon ma jeden gotowy system. No, Schleiermacher, prawda, uważa, że rekonstruujemy go wyłącznie na podstawie tekstów Scholastykura. Tübingeńczycy i Mediolańczycy przyjmują, iż pisma zawierają tylko zaszyfrowaną naukę o archai i trzeba umieć je czytać, a wskazówek dostarczą nam świadectwa doksograficzne zebrane w tak zwanym corpus geyserianum. Ja przyjmuję, iż myśl Platona podlega ewolucji, dlatego kiedy pytamy o obecność platonizmu w nowożytnej ontologii, metafizyce, teorii poznania i innych nurtach filozoficznych, no jest związana ściśle z odpowiedzią na pytanie, no jaki platonizm, który platonizm, przepraszam. Chciałabym skoncentrować się zatem na pytanie, czy można uznać Platona za prekursora nowożytnego racjonalizmu. Nie lubię w ogóle izmów, ale jeśli weźmiemy pod uwagę takie potoczne definicje i określenia racjonalizmu,
to na pierwszy plan wysuwa się problem przewagi rozumu nad zmysłami oraz czegoś, co nazywa się znowu izmem, czyli natywizmem, mianowicie przeświadczeniem, iż nie rodzimy się jako niezapisana tablica, lecz przynosimy ze sobą na świat, w naszym intelekcie, jakieś prawdy, które nazywam prekognitywnymi modelami. W związku z powyższym chciałabym pokazać, jak to wygląda w filozofii platońskiej i powiedzmy, jak znajduje to odzwierciedlenie na przykład u twórcy nowożytnego racjonalizmu, mianowicie u Kartezjusza. W związku z powyższym chciałabym skoncentrować się na czterech właściwie dialogach platońskich, mianowicie Menon, Phaedros, Fedon oraz odpowiednie ustępy z dialogu Politeja. Będę się również odwoływała do platońskiego sofisty. Co jest dla Platona przedmiotem wiedzy? W dialogach tak zwanych sokratycznych, kiedy Platon, jak stwierdzam, przedstawia jeszcze poglądy Sokratesa, mędrzec ateński szuka treści pojęć ogólnych, których rodowód wiedzie się z aksjologii, czyli pojęć, które reprezentują jakieś wartości. Pobożność, odwaga, piękno. Jak wspomniałam już, stosując dopracowaną do perfekcji metodę elenktyczną, obala obiegowe stwierdzenia i definicje, natomiast nie formułuje swojej definicji. Natomiast w dialogu Fedon stwierdzam, iż Platon wkłada w usta Sokratesa z Fedona swoje poglądy, przedstawia nam ów platoński Sokrates swoją drogę do filozofii. I zaczyna od stwierdzenia, że zawsze interesowały go taonta. I teraz ten termin taonta nie ma związku z bytem parmenidesowym czy z bytem jako przedmiotem dociekań, choćby w sofiście, lecz po prostu jest to potoczne określenie na ta pragmata, na rzeczy. Potwierdza to zarówno słownik Asta, słownik platoński, jak i powiedzmy cały szereg innych tekstów. I teraz Sokrates powiada, że co go interesuje, jeśli chodzi o ta pragmata. Dlaczego są? Innymi słowy, dlaczego jest świat fenomenów? Dlaczego są takie, jakie są? I teraz trzeci ważny aspekt, mianowicie dlaczego takie, jakie są najlepsze. Szuka odpowiedzi tekstach, to taki przyczynek do rzekomej krytyki pisma formułowanej przez Platona. Początkowo fascynuje go traktat Anaksagorasa, ale stwierdza, że w gruncie rzeczy go rozczarował. Dlatego, że formułuje wprawdzie Anaksagoras koncepcję umysłu nus, ale w gruncie rzeczy niczego tą koncepcją nus nie tłumaczy. Wobec tego pora na procedurę, którą za Giovanni Reale będę nazywać, bo to określenie bardzo mi się podoba, drugie żeglowanie, Deuteros Plus. Wobec tego trzeba podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie, wykonując pracę myślową. I teraz, co jest narzędziem poznania? Nurt racjonalistyczny stwierdza kategorycznie, że rozum. Natomiast jak to jest u Platona? Na razie stawiam taki znak zapytania i chciałabym teraz przejść do dialogu Fedon, gdzie po raz pierwszy, chronologicznie rzecz biorąc, została sformułowana koncepcja anamnezy. Wiedza jest przypomnieniem. Jest to stwierdzenie dość istotne, natomiast przykład jest dość naiwny. Mianowicie młody człowiek, który nigdy się nie uczył geometrii, umiejętnie podprowadzany przez Sokratesa pytaniami, potrafi sformułować stwierdzenie o
polu kwadratu zbudowanego naprzeciw prostokątnej. Sądzę, że Platon może i bawił się, prawda, formułując ten przykład. Niemniej jednak kieruje to naszą uwagę na to, w co wyposażony jest intelekt. Jak to w istocie wygląda? Przechodzę do dialogu Phaedros, w którym platoński Sokrates, formułując najpierw bardzo istotną definicję duszy w języku w cudzysłowie technicznym filozofii, dla wytłumaczenia młodemu i w gruncie rzeczy no nie bardzo przygotowanemu Phaedrosowi, opowiada mu opowieść o prenatalnym bytowaniu duszy czy dusz, które kroczyły za orszakami bogów i w zależności od moralnej kondycji duszy mogły oglądać, cytuję, Alekheia, mogły oglądać prawdę samą, sprawiedliwość samą, czyli wprost i po prostu mogły oglądać w prenatalnym bytowaniu ideę. Posiadły w ten sposób pewną wiedzę, natomiast po nieuchronnym upadku duszy trauma narodzin wymazuje z niej to, co w owym prenatalnym bytowaniu dusza widziała. Ale sytuacja jest taka, że dusza może odpomnieć, używam tutaj terminu profesora Zwolskiego, bo bardzo mi się ten termin podoba, to, co kiedyś zapomniała. Kiedy dusza odpomina? Wtedy, kiedy zetknie się z czymś, to, i tutaj nawiązuje do takiego sporu w filozofii przedplatońskiej, który łącza się Platon, mianowicie, czy poznajemy podobnym podobne, czy różnym różne. Otóż Platon przyjmuje koncepcję, iż poznajemy podobnym podobne, bo kiedy spotkamy na przykład coś pięknego, dusza nasza odpomina piękno, które kiedyś w prenatalnym bytowaniu widziała. Wydawałoby się, że jest to wobec tego bardzo łatwa procedura poznawcza, ale Sokrates ostrzega Phaedrosa, powiadając, ty tak za bardzo w to nie wiesz i nie czekaj na to, aż odpomnisz to, co widziałaś w prenatalnym bytowaniu, bo to by z nas próżniaków to robiło. Nie możemy czekać na procedury odpominania. Co nam wobec tego zostaje? Praca umysłowa, praca intelektualna, owe drugie żeglowanie Swedona, a konkretnie rzecz biorąc te procedury, które do poznania tego, co w istocie jest ważne w procedurach poznawczych prowadzą, mianowicie dialektyka. I teraz, jak wyglądają procedury dialektyczne? W Phaedrosie Platon dość ogólnikowo powiada, że należy czynić szeregi postrzeżeń jednostkowych, aestheseis, i zbierać je do jednej postaci, syllogein, katamian, idean. Co nas tutaj uderza? Podstawą procedury dialektycznej, procesu poznawczego, podstawą zdobywania wiedzy niepodważalną jest ogląd zmysłowy. I tutaj nastąpiłaby pewnego rodzaju opozycja wobec definiowanego, skrótowo w podręcznikach, encyklopediach i tak dalej, racjonalizmu. Żadna procedura badawcza, zgodnie z Platonem, nie może się obejść bez podstaw, jakie stanowi ogląd zmysłowy. Ale teraz, na czym polega owo zbieranie do jednej idei? Dość ogólnikowe stwierdzenie z Phaedrosa znajduje swoje rozwinięcie w ustępie Politei, kiedy Platon formułuje nam definicję kogoś, kogo nazywa synaptikos ader, czyli mąż synaptyczny, czyli taki, który potrafi postrzegać
wynikach oglądu zmysłowego, a raczej dzięki wynikom oglądu zmysłowego, jakiś porządek w świecie fenomenalnym i przy pomocy władz poznawczych i owych prenatalnych modeli kognitywnych w tych wynikach oglądu zmysłowego zaprowadzić jakiś porządek. I tutaj zaznaczam od razu, nie każdy jest mężem synaptycznym. Bowiem są tacy, którzy potrafią zbierać jakieś jedno i są tacy, którzy uprawiają to, co Heraklit nazywał polimorfię, czyli postrzegają każdą rzecz oddzielnie, że kwiat, że drzewo, że powiedzmy człowiek, czy że zwierzę. Jak wygląda ta procedura zbierania do jednej idei? Otóż nie może obejść się bez owych prekognitywnych modeli, o których będzie Platon mówił w dialogu Fedon, w tak zwanym drugim dowodzie albo argumencie na niezniszczalność duszy, który potocznie bywa nazywany dowodem z anamnezy. My skoncentrujemy się nie tyle na dowodzie na niezniszczalność duszy, ale na tym, co jest przedmiotem tego dowodu. Otóż Sokrates powiada, stańcie tyłem do siebie, prawda, Simiaszu i Kadesie, no i jacy wy jesteście? No jesteśmy nierówni, prawda, jeden jest wyższy, drugi niższy. Czy nierówność, czyli pojęcie nierówności, jest nam dane w doświadczeniu? Nie. W oglądzie zmysławym widzimy, że jeden ma na przykład 1,80 m, drugi 1,70 m. Natomiast to, że orzekamy, iż są nierówni, jest cechą naszego intelektu, jest właściwością naszego intelektu. Oto mamy dwa zbiory. Załóżmy, że jest 5 jabłek i 4 jabłka. Jeden zbiór jest zbiorem rzeczy parzystym, drugi nieparzystym. Czy parzystość i nieparzystość jest nam dana w doświadczeniu? Nie. My widzimy 5 owoców, widzimy 4 owoce. Natomiast fakt, że orzekamy, iż jeden zbiór jest parzysty, a drugi nieparzysty, jest wynikiem funkcjonowania owych prekognitywnych modeli. I teraz nasuwa się tutaj pytanie, co w istocie jest treścią owych modeli. Nie mówi nam o tym Platon explicite, ale możemy przyjąć, iż nie są to rzeczy takie jak na przykład czerwoność, chociaż istnieje i taka możliwość, o czym będę mówiła dalej. Spróbujmy zatem zrekonstruować od początku ogląd synaptyczny, czyli pierwszą postać dialektyki platońskiej, która nazywana jest dialektyką synaptyczną. Oto tutaj chciałabym się odwołać bodajże do Atenajosa, który w Deiphosophistai wyśmiewa uczniów akademii, powiadając, że spędzają długie godziny siedząc w warzywniku i obserwując kapustę. Z jednej strony mógł być to widok komiczny, ale z drugiej strony możemy sobie wyobrazić, że w ten sposób uczyli się tego oglądu synaptycznego. No wyobraźmy sobie sytuację, że ów platonik przychodzi do ogrodu botanicznego wiosną i postrzega różnorodność barw. A więc no, powiedzmy czerwone tulipany, żółte żonkile, jakieś tam zielone rośliny i tak dalej. I obdarzony ową synopsis od razu porządkuje je w zbiory, zbiór fenomenów czerwonych, zielonych, żółtych. Ale zdając sobie sprawę z tego, że kiedy przyjdzie, kiedy minie pora kwitnięcia owych roślin, owa czerwoność, czy zieloność, czy żółć w jakiś sposób zostają. I to jest jakby taki pierwszy stopień do stwierdzenia, że podział na zbiory jest możliwy dzięki czemuś, co jest obecne w fenomenach i dzięki czemuś, w czym fenomeny uczestniczą, jak będzie nam to formułował w Tedanie. A więc musi istnieć, bytować jakaś czerwoność, jakaś żółć, jakaś zieleń, a fakt, że na przykład co roku powtarzają się barwy kwitnących roślin, a co więcej,
postrzega ową czerwoność w innych rzeczach, na przykład w truskawkach, powiedzmy na bazarku czy w sklepie, świadczy, że musi w jakiś sposób istnieć, bytować, na razie robię ukośnik tutaj, jakaś czerwoność, która użycza swojej barwy rzeczom i której rzeczy, fenomeny uczestniczą. Nie tyle może chodzi tutaj, powiedzmy, o kolory, ale o przeświadczenie, że musi istnieć coś ze względu na to, fenomeny można porządkować w zbiory. I teraz przychodzi moment, kiedy trzeba sobie zadać pytanie, gdzie jest to coś, ta czerwoność czy zieloność, w jaki sposób istnieje, bytuje i jaka jest relacja owej czerwoności z ilością X obiektów czerwonych. Tutaj zaczyna się swego rodzaju początek sporu o uniwersalia, o status ontyczny pojęć ogólnych. Niewątpliwie dysputy Platona i Antystenesa, czy krytyka koncepcji platońskich ze strony dialektyków megareńskich sprawiła, że Platon musiał to swoje stanowisko wyartykułować. Antystenes przyjmował, iż nie ma czegoś takiego jak hipotitas, końskość, antropotitas, człowiekowatość. Widzę konia Platonie, natomiast końskości nie postrzegam. Zachowane fragmenty i opisy traktatu Saturn, prawda? Co jest takim bardzo wulgarnym przekształceniem imienia Platona. Wobec tego wróćmy do Sokratesa z Hedona i przejdźmy do kolejnego etapu dialektyki, który nazywam dialektyką hipotetyczną, bo trzeba postawić tezę, którą można udowodnić albo którą można podważyć. I Sokrates powiada, iż takich hipotez stawia się bardzo wiele. Przedmiotem tych hipotez jest status ontyczny owego ogółu, ze względu na który są zbiory, oraz miejsce jego istnienia, bytowania. Ostateczna to ów logos ramenestatos, ta hipoteza, która jest mocna, dzięki której Sokrates twierdzi, że nie upadnie, jest taka, że owe ogóły, ze względu na które są fenomeny, bytują w innym niż świat fenomenalny świecie. A więc jawi się nam tutaj koncepcja dwóch światów, koncepcja, która zostanie rozpisana i pokazana w końcu szóstej księgi platońskiej Politei. Mianowicie istnieje świat bytu, bytowo bytującego, on, ontos, on albo usia, ontos, usa, który dzieli od świat fenomenów, przypominam ową słynną metaforę odcinka. Jak wygląda ów świat bytu, bytowo bytującego? Ma strukturę piramidalną, który wieńczy na etapie, kiedy Platon jeszcze uczy o ideach, idea piękna dobra, która jest epokejna tes usilas, a potem w swego rodzaju porządku aksjologicznym funkcjonują idee, idee wartości przede wszystkim. No, jeszcze w Politei Platon przyjmuje, iż są idee, iż bytują idee artefaktów, potem z tej koncepcji zrezygnuje. No i tak z boku przytula się niejako świat przedmiotów matematyki i to taka ciekawa rzecz, bo w metaforze odcinka one jeszcze funkcjonują w świecie idei, na przykład, natomiast w wersji Arystotelesa one są tak, powiedziałabym, jedną nogą w świecie idei, drugą nogą w świecie fenomenów, a to ze względu na fakt, iż wprawdzie bytują i mają status ontyczny inny niż trójkąty, na przykład fenomenalne, ale są liczne w odróżnieniu od idei, z których każda jest bytem prostym.
teraz dialektyka hipotetyczna, która kończy się przyjęciem owego logos ergomenestatos, czyli twierdzenia mocnego w postaci koncepcji dwóch światów, świata idei i świata fenomenalnego oraz relacji, jakie zachodzą między ideami i rzeczami sformułowanymi w Fedonie. Rzecz czy rzeczy, ta onta, ta pragmata są takie, jakie są ze względu na to, że po pierwsze libezis naśladują idee, po drugie metrexis uczestniczą w ideach, po trzecie parusia, idee są w nich obecne oraz Platon formułuje taką, platoński Sokrates taką regułę, że w jednym fenomenie nie mogą być obecne dwie idee przeciwstawne oraz fenomen nie może uczestniczyć jednocześnie w dwóch ideach przeciwstawnych. No, czy w jakiś sposób to jest w okresie średnioakademickim, kiedy Platon uczy o ideach dowiedzione? Raczej powiedzmy nie. To jest swego rodzaju chwyt Platona, który stosuje to do dowodów na niezniszczalność duszy. Jeśli dusza uczestniczy w idei życia, nie może jednocześnie uczestniczyć w idei śmierci, a poza tym nie ma idei negatywnych. Przedmiot pierwszej aporii z pierwszej części dialogu Parmenides. Żeby podsumować to, jakby tę część mojej wypowiedzi, chciałabym stwierdzić, że dialektyka jako jedyna droga do poznania pierwszych postaci bytu, to co Arystoteles definiuje później jako poznanie pierwszych zasad i przyczyn, nie może obejść się bez oglądu zmysłowego. Jest to niezbywalna podstawa wszelkich procedur dialektycznych, które prowadzą do wiedzy. Bez tego nie dałoby się, powiedzmy, wstępować na te szczeble dialektyki i zdobywać wiedzy. Ja chciałabym tutaj poświęcić nieco uwagi takiemu dokładnemu i pięknemu opisowi procedury synaptycznej, jaki odnajdujemy w kończącej ucztę mowie Sokratesa. Otóż Sokrates powiada, iż postrzegamy zmysłowo i ulegamy tutaj namiętnościom, papater, postrzegamy piękne ciała i darzymy je uczuciem, darzymy je miłością. To jest jakby uzupełnienie tego aspektu Phaedrosa, gdzie jest mowa o miłości prawdziwej. Postrzegając te piękne ciała, stwierdzamy, a czym je postrzegamy? Tym, dzięki temu prekognitywnemu modelowi, który w jakiś sposób jest związany z pięknem. Kiedy je postrzegamy i darzymy je uczuciem, możemy już wyróżnić w obszarze fenomenów te rzeczy, które są piękne i które budzą nasze uczucia i odróżnić się od zbiorów rzeczy niepięknych. Ale postrzegamy dalej, iż nie tylko piękne ciała, piękni młodzieńcy, to już nie chcę wchodzić powiedzmy w ten wątek, ale są inne rzeczy piękne. Są piękne konie, piękne rzeźby, piękne krajobrazy i w jakiś sposób możemy w obszarze fenomenów wyróżnić zbiór rzeczy pięknych. I co dalej postrzegamy? Rzeczy, ta pragmata przemijają. Zmarszczki pokrywają piękną twarz, rzeźba ulega zniszczeniu, widok kończy się wraz z nastaniem nocy czy z zachodem słońca, a w jakiś sposób to piękno, które zachwyciliśmy, w nas pozostaje. Stąd płynie wniosek, iż te rzeczy, które darzymy miłością, do których ciągną nas afekty, są takie, jakie są, ze względu na jakieś bytujące, użyję tu już świadomie określenia, transcendencji piękno. I chociaż znikną fenomeny, piękno w nas pozostaje i to piękno
pozwala nam, jak pięknie mówi Platon, na ogromne morze piękna wypłynąć i nic już tego piękna, które zachwyciliśmy, nie zniszczy. Żeby w jakiś sposób podsumować ten wątek, spróbujmy podjąć próbę rekonstrukcji, odtworzenia, na czym polegają owe modele prekognitywne. Platon nam mówi w Fedonie o parzystości, nieparzystości, o jednym, o wielu, ale chciałabym stwierdzić, iż aczkolwiek expressis verbis, Platon o tym nie pisał, przynajmniej ja niczego takiego nie znalazłam, że muszą funkcjonować również w intelekcie pewne aksjomaty. Proszę Państwa, my te aksjomaty dokładnie znamy z księgi Alfa Minor, metafizyki arystotelesowej, ale w gruncie rzeczy zarówno aksjomat, iż łańcuch przyczyn i skutków nie może się ciągnąć w nieskończoność, jak i aksjomat, powiedzmy, jakim jest zasada niesprzeczności albo sprzeczności w różny sposób się to, że tak powiem, formułuje, znane już były Platonowi i z całą pewnością musiał przyjmować, iż wyposażeni w te aksjomaty przychodzimy na świat. W jaki sposób chciałabym udowodnić to moje przekonanie? Otóż weźmy sobie, powiedzmy, tak zwaną aporię trzeciego człowieka z pierwszej części dialogu Parmenides. Krytyka nauki o ideach sprowadza się, jak pamiętamy w Parmenidesie, do krytyki koncepcji, iż idea jest bytem prostym, jak też zwłaszcza interesuje mnie tutaj aporia trzeciego człowieka, ten termin jest arystotelesowski, bo Platon mówi o idei wielkości. Skąd poświęćmy mu chwilę uwagi. Otóż gość z Elei mówi do Sokratesa, pod którego postacią kryje się młodszy Platon, twórca nauki o ideach. Jeśli relacje, idea, rzecz są takie, jak przyjmowałeś, Sokratesie, to weźmy następującą rzecz. Ja będę się posługiwała tutaj człowiekiem, nie wielkością. Jest idea człowieka i zbiór fenomenalny, w cudzysłowie specjalnie powiem, niegramatyczny człowiek. I razem tworzą zbiór obiektów podobnych. No tak, zgadza się Sokrates. Ale w takiej sytuacji każdy zbiór obiektów podobnych musi być ze względu na coś. Wobec tego ze względu na co jest zbiór idei człowieka i fenomenów ludzkich. No, wobec tego Sokrates proponuje ze względu na coś, co można nazwać meta-ideą. No to wobec tego meta-idea człowieka wartości, idea człowieka wartości i zbiór fenomenów, znowu tworzy zbiór rzeczy podobnych, który musi być ze względu na coś. No to meta idea nie. Łańcuch przyczyn i skutków nie może się ciągnąć w nieskończoność. A więc z całą pewnością doskonale funkcjonował ten aksjomat platońskiej filozofii i pytanie, prawda, czy jest to nam dane doświadczenie. Nie jest to nam dane doświadczenie. Wobec tego przeświadczenie o tym przynosimy ze sobą na świat. Zasada niesprzeczności. Pierwszy raz taką ścisłą definicję sądu proponuje Platon w Sofiście. I teraz różnica. Po raz pierwszy wtedy kategoria Alekheia i Pseudos nabiera znaczenia epistemologicznego. I teraz w takiej sytuacji, ja już będę zmierzała do końca, bo widzę, że czas mi się kończy, postaram się jak najszybciej dojść do jakichś wniosków. Nie może być tak, że X jest jednocześnie A i nie A. Wobec tego w formułowanej po raz pierwszy filozofii platońskiej, a zryzykuję określenie filozofii nawet doplatońskiej,
formułowana definicja sądu jest taką obiektywizacją funkcjonującej jako prekognitywny model w intelekcie zasady niesprzeczności. W jakiś sposób podsumowując, jeśli chodzi o, powiedzmy, racjonalizm nowożytny, no skoncentrujmy się na Kartezjuszu. Jest on przeświadczony o tym, iż przynosimy ze sobą na świat ideę innate, czyli ideę duszy, substancji i Boga, iż przynosimy ze sobą na świat aksjomaty matematyki i przynosimy ze sobą na świat znajomość pojęć etycznych, o czym szeroko pisze w listach do Krystyny Księżniczki Palatynatu. No, wiemy, i jak wyglądają owe apriorycznej właściwości naszej wiedzy u Kartezjusza, właściwości tego, co nazywa określeniem Verstand und Vernunft, prawda, ideę wszechświata, duszy i Boga. Teraz nasuwa się w związku z tym kilka pytań, od których, powiedzmy, zaczęłam. Kiedy mówimy o platonizmie, metafizyce ontologii, czy w teorii poznania, czy przypiszemy platonizm każdemu filozofowi, który przyjmuje wrodzone, prekognitywne modele? No zadajmy sobie tutaj takie pytanie. No powiedzmy, czy poruajalistom, jansenistom, z ich koncepcją uniwersalnej gramatyki, z jaką przychodzimy na świat, to jest oczywiście gramatyka łacińska, możemy przypisać platonizm, czy Noamowi Chomskiemu, z jego najpierw koncepcją zdań bazowych, potem koncepcją gramatyki generatywno-transformatywnej, możemy przypisać platonizm. Wczoraj, ja już nie pamiętam kto, ale odwołał się do Lakoffa. Lakoff i Johnson, autorzy, powiedzmy, no takiej znanej, wydanej w serii plus minus nieskończoność pozycji metafory w naszym życiu i całego szeregu innych prac. Johnson, można powiedzieć, uwieńczył swoje badania książką o metaforyce w filozofii. Ja dostałam od niego tylko kilka rozdziałów, ale do czego się to sprowadza? Na podstawie badań, które określa jako badania empiryczne, badając dziesiątki tysięcy aktów komunikacji interpersonalnej i dziesiątki tysięcy komunikatów w mediach, w prasie, w rozmowach telefonicznych i tak dalej, dochodzą do wniosku, że w gruncie rzeczy we wszystkich językach funkcjonują określone modele metafory. Dobrze to góra, źle to dół. Wiedza to pudełka. Spory, dysputy intelektualne i tak dalej. Przepraszam, no to właśnie pudełka. Spory i tak dalej to metaforyka związana z wojną. Teraz czy przynosimy ze sobą na świat zatem pewne już w jakiś sposób sformalizowane możliwości i umiejętności metaforyzowania. Czy można zatem tym filozofom przypisać platonizm? Stawiam tutaj taki, powiedzmy, wielki znak zapytania. I jakie to pociąga za sobą konsekwencje? Jeśli przyjmiemy, iż nowożytny racjonalizm to platonizm, że powiedzmy augustianizm to platonizm, w gruncie rzeczy można wobec tego filozofów podzielić na takie dwie grupy. Jedni, którzy uważają, iż w istocie, w nurtach natywistycznych mamy do czynienia z platonizmem sensu stricto, oraz jakby druga grupa, która przyjmuje, iż do tych samych wniosków, co Platon, można dojść, jak chce Kartezjusz, wymazując gumką, myszką to, czego uczono nas w kolegium La Flèche,
czytając Wielkie Księdze Świata. Jakie zagrożenia niesie z sobą ta koncepcja filozofii grupy pierwszej? Przywołam tutaj słowa Umberto Eco, jakie wkłada w usta Jorgego z Burgos w imieniu Róży. Wiedza, nauka, filozofia to tylko wzniosła rekapitulacja. Natomiast druga grupa, i chciałabym to w jakiś sposób udokumentować słowami Georga Cantora, twórcy teorii mnogości, który powiada, nie nakładamy do siatki naszych pojęć zaczerpniętych z przeszłości, tylko jak pokorni skrybowie zapisujemy to, co w owym świecie, owej wielkiej księdze świata odczytaliśmy. Na tym chciałabym skończyć i w jakiś sposób może zainspirować dyskusję. Czy w istocie możemy mówić o platonizmie, a jeśli tak, o jakim? Przepraszam, jeśli przedłużyłam i chciałam podziękować za uwagę.